Dzień dobry kochani, witajcie w moim nowym vlogu. Ja już się malowałam, już jestem przygotowana praktycznie do mojej pracy. Dzisiaj mam jedną telekonferencję, więc tak wiecie, tak półoficjalnie, półnieoficjalnie, ale musiałam się troszkę podmalować, bo zaraz będę kichać. Ale powiem wam, że u nas w Warszawie pogoda się tak skiepściła, jest tak paskudnie, tak szaro, tak ponuro. Cały czas pada deszcz albo mży, no jest po prostu niesympatycznie. I powiem wam, że co prawda lubię taką pogodę, jak jestem w domu, jak pracuję w domu, ponieważ wtedy nie żałuję, że gdzieś tam umyka mi, wiecie, ładna pogoda, ładny dzień, a ja po prostu muszę siedzieć przed komputerem w domu, czy też nawet gdzieś w biurze, jak pracowałam, to też zawsze żałowałam, że te dni po prostu mi tak, wiecie, zwłaszcza jeżeli to są dni takie urlopowe. Ale dobrze, kochani, co, nie będę przedłużała, a chciałam wam tylko powiedzieć, bo jedna z was kiedyś mi napisała, jaki róż polecam. Kochani, ja ogólnie, jeżeli chodzi o róże, rzadko kiedy go nakładam, ale to też tobie, kochani, odpisałam. Oczywiście z tego miejsca serdecznie cię, kochani, pozdrawiam. Jedyny róż, który gdzieś tam w miarę akceptuję i dzisiaj próbowałam go sobie gdzieś tam rozparcelować, ale wydaje mi się, że chyba troszeczkę za mocno go nałożyłam, ale nieważne, siedzę w domu, to wiecie. Chloe Malika z Becky. I ja mam akurat tę ciemniejszą, tą mocniejszą dla Becky. Boże. Dla Maliki. Co ja mam z tą Beką? I dzisiaj użyłam tego różu. Ale powiem wam, że paletka do konturowania jest the best. I nie wiem, czy jeszcze jest dostępna, bo jak sprawdzałam na Sephorze, to ona już jest wykupiona. Ja ją kupiłam, czy ja ją dostałam? Już nie pamiętam, ale wiem, że była kupiona w TK Maxx. Ostatnia sztuka, więc szukajcie, szperajcie. Być może akurat ktoś będzie chciał na Allegro na przykład sprzedać, bo mu się nie sprawdziła, bo być może jest za ciemna. Być może, nie wiem, gdzieś na OLX. Myślę, że jak bardzo wam zależy i bardzo chcecie mieć dobry produkt, to myślę, że warto z tego skorzystać. Dobrze, moi drodzy, ja naprawdę uciekam już do pracy. Dzisiaj jest taki mój kiepski nastrój, więc ta praca będzie szła mi jak krew z nosa. No ale nic. Herbatką się z wami witam. Zasiadajcie wygodnie. Pamiętajcie, żeby włączyć subskrypcję. A my zaczynamy, kochani. To nasze życie. A dziś na obiad serwuję sobie, wiecie co, tą polędwicę z tuńczyka i przesmażam ją tylko i wyłącznie na oliwie. Dodałam tylko różową sól i odrobinkę takiej przyprawy do gyrosa. Za chwileczkę to, jak przewrócę na drugą stronę, to po prostu wezmę i przykryję pokrywką, tak żeby, wiecie, żeby on mi porządnie doszedł. Ja niestety, ja wiem, że to nie jest zdrowe, bardziej zdrowsza wersja jest taka smażonych steków, żeby one były takie na pół krwiste. Ja niestety takiego nie zjem. Ja muszę mieć totalnie wysmażone mięsko. Tak więc, kochani, czekam, aż mi się zrobi, a w międzyczasie pokażę wam ogrom sałatek, surówek, które sobie przygotowałam do tego mięska. Spójrzcie, tu przygotowałam sobie kapustę kiszoną, bo mi od wczoraj jeszcze została resztka. W związku z tym, że dzisiaj nie mam takiego dnia kapuścianego, no ale stwierdziłam, że mi się zepsuje, więc ją sobie doprawiłam. Tu mam pod tymi moimi, o Jezu, co się nazywa, kiełkami, które wyhodowałam u siebie z pora. Mam sałatkę, którą przygotowałam sobie z buraka. Tu mamy rukolę, troszeczkę sera fety, no i pomidorka. Oczywiście to nie zjem na raz, to będzie danie na obiad i zostawię sobie na kolację, także dojem sobie jeszcze później. Ale powiem wam, że tak się nie mogę doczekać, bo mi kapustka wyszła rewelacyjnie. No już nie wspomnę o sałatce z buraków. Mój obiad gotowy. Tutaj mam połowę steka, drugą połowę zostawiłam sobie na patelni, więc już nie przedłużam, biorę się za moje jedzonko. Jeżeli wyjecie, życzę wam smacznego. A my widzimy się na pewno w dalszej części tego vloga.
A mnie dziś wzięło tak na wanilię, że postanowiłam sobie odpalić świeczuszkę wieczorem. A, taki nastrój. Tak więc zaraz pewnie ją przeniosę do garderoby, bo chcę tak troszkę z Wami pogadać. Wszystko sobie ogarnęłam po tej pizzy, więc myślę, że czas najwyższy. Małą rozkminkę, no i myślę, że będziemy się tym akcentem żegnać. Moi drodzy, jak na dole nie wiercą, to gdzieś za oknem, po prostu mam już tego dość, ale spróbuję, może akurat uda mi się w tak zwanym międzyczasie nagrać, żeby to wszystko było słyszalne. Kochani, postanowiłam zrobić pizzę, tak jak Wam powiedziałam, i dzisiaj ciasto robię z mąki. Mam mąkę pszenną, zaraz Wam pokażę. Kupiłam sobie takie 5 kg, duży taki worek od jakiegoś tam młynarza czy ze sklepu. Poczekajcie chwilę. Mam nadzieję, że te szklanki mi wystarczą. Te, no jak widzicie, no prawie mam dwie szklanki. Ja je tutaj sobie wrzucę. Najwyżej jeszcze podsypię inną mąką. Dodaję odrobinkę tymianku suszonego. Tak na oko, wiecie. Tu mam już przygotowane pół litra przygotowanej ciepłej wody, więc ją również wlewam, może nie całą, na razie tak więcej jak pół. Do tego dodaję taką porządną łyżeczkę soli różowej, a jeszcze troszkę, to tak półtorej łyżeczki, i daję jeszcze tak oleju kujawskiego, raz, dwa, trzy, cztery łyżki, cztery łyżki. I tu już mam gdzieś, nie wiem, z 50 gramów świeżych drożdży. Trzy malutkie, naprawdę malutkie łyżeczki cukru, czyli jedną taką dużą łyżkę. Do tego doleję jeszcze trzy łyżki gorącej wody, zarobię roszczyn i to wszystko tutaj wymieszam. Więc biorę się do pracy, ja Wam to wszystko nagram w przyspieszeniu. Ciasto na pizzę powinno mieć mniej więcej taką konsystencję. Teraz ja sobie zostawiam do wyrośnięcia. Niech to ciasto ładnie jeszcze popracuje sobie. A później jeszcze dołożę troszeczkę mąki. A tutaj też bardzo ważna informacja, żeby pizza, ciasto do pizzy było takie lekko chrupiące, to ważne, żeby dodawać mąki krupczatki. Jeżeli macie taką mąkę specjalną do pizzy, to jeszcze lepiej, ale mimo wszystko ja też zawsze, nawet jeżeli miałam taką mąkę specjalistyczną, to też zawsze krupczatki dodawałam. No dobrze, moje ciasto sobie odpoczywa, rośnie, a ja później wezmę się za pieczenie różnych pizz, później to wszystko pomrożę, bo tak mi jest po prostu najprościej i najłatwiej. A poza tym mam tyle produktów, które powinnam już wykorzystać, więc jest czas najwyższy, żeby to przerobić. Spójrzcie, kochani, jak mi ładnie ciasto wyrosło. Aż mi się nawet łyżka zatopiła. Dobra, wiecie co? Ja nie gadam więcej, tylko biorę się za robienie pizzy. Piekarnik mam już nagrzany. Pizza już ładnie tutaj jest cieplutka. Mam taką formę i będę podsypywała, tak jak Wam powiedziałam, mąką krupczatką i na to będę właśnie wykładała moje ciasto. Tak wiecie, odrobinkę, żeby tutaj nic mi się nie przykleiło. A dodatki już Wam pokazuję. No to zaczynam od tego sosu, który przygotowywałam. Tutaj mam naprawdę spory garnek, więc będę go kładła na pizzę. Tutaj, jak widzicie, mam przygotowane różne rodzaje sera, żółtą, znaczy białą cebulę, czerwoną, tu mam pomidorki koktajlowe, tu mam mozzarellę, tu mam wcześniej zrobiony szpinak doprawiony z czosnkiem, z ziołami. A tutaj mam jeszcze przyprawione też mocno pieczarki. Mam jeszcze taką mozzarellę w kawałku,
Gdzie ją położyłam? A muszę ją przynieść. Ciasto mi pięknie rośnie, więc kochani, ja nie gadam. Biorę się do pracy. Powiem Wam, że to jest świetna taka alternatywa i zabawa, jak kogoś zapraszacie na wieczór. I każdy może sobie z różnych składników przygotować swoją pizzę, tak jak lubi, sosu ile chce, może doprawić jeszcze jakimiś ostrymi papryczkami. Także dowolność jest ogromna, a jak widzicie, zabawa naprawdę może być przednia. Ale ja mówię, robię tę pizzę na tak zwany późniejszy czas, żeby w razie czego jak wrócę z pracy, czy ze spotkania, czy po prostu wpadną do mnie znajomi, to nie będę niczego zamawiała, tylko będę miała swoją domową pizzę. Tak więc kochani, dosyć tego wszystkiego, biorę się naprawdę do pracy. Piekarnik już prawie nagrzany, więc teraz czas na mnie. Mój drugi sposób na zrobienie pizzy to jest najpierw podpieczenie po prostu spodu, nałożenie oczywiście sosu pomidorowego, a dopiero później po jakimś takich, nie wiem, 2-3 minutach położenie całego farszu. I tym razem też tak zrobię. Czyli zabieram się najpierw za podpieczenie spodu, a później nałożę farsz. Spójrzcie, tyle tych pizz wyszło mi z tego ciasta. Takie no w różnych kształtach, no bo wiadomo, to jest handmade, a nie wiecie, na wystawę i musi być okrągła. Także mam tak, 4 bardzo duże pizze. Te dopiero wyjęłam z piekarnika, więc jeszcze jest gorąca. I tutaj już naprawdę jest full wypas, bo wrzuciłam wszystko, co mi zostało. Trochę żałowałam, że akurat tak podzieliłam, no ale tak zrobiłam. To jest pizza, którą ja sobie tutaj uszczknęłam dzisiaj na obiad, kolację. A tutaj mam 3 takie też solidne, więc czekam, aż to wszystko wyschnie, wystudzi się, włożę w jakieś folie i wrzucę do zamrażarki. Łącznie z tym kawałkiem. Żałuję, że nie miałam jakiejś fety, bo akurat wiecie, bakłażan bardzo dobrze pasuje z fetą. Miałam co prawda miętę, ale stwierdziłam, że jak nie ma fety, to mięty nie używam. Ale powiedzcie, czyż to nie jest uczta? Więc jak ktoś kocha pizzę, to uważam, że to jest świetny pomysł. A nawet mówię, jak robicie sobie wieczór ze znajomymi,
to możecie zrobić jedno ciasto, pokroić mnóstwo dodatków i każdy może zrobić własną pizzę. Kochani, smacznego! Kombinujcie, twórzcie, bo tak naprawdę kuchnia jest od tego, żebyśmy się nią bawili, smakowali i żeby nam było w niej dobrze, a nie żebyśmy czuli, że to jest jakiś obowiązek, koszmar i że trzeba godziny poświęcać na gotowanie. Jak widzicie, mi to zajęło chyba 2 godzinki. I tak, moi drodzy, ja już dzisiaj zakończyłam pracę, ale powiem Wam szczerze, że stwierdzam, że to nie jest mój dzień. To nie jest mój dzień, zrobiłam sobie kolejną kawę. Nie wiem, co się dzieje, wiecie? Czy to po prostu pełnia tak na mnie działa, czy przez to, że te ostatnie dni są takie mocno deszczowe, czy może to, że rzeczywiście ja pracuję w domu, a ja potrzebuję takiego, wiecie, kontaktu z ludźmi. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Naprawdę, wiecie? Ja siebie nie poznaję, gdzie ja zawsze byłam taką aktywną osobą, a teraz jestem nie do poznania. Moją pracę ogarniam dość szybko. Więc jak gdyby z samą pracą ja nie mam problemu. Największy problem mam, jak już skończę tą pracę. Oczywiście staram się zajmować YouTube'em i tak dalej, ale powiem Wam szczerze, że to wszystko jest takie... Ja tą pracę na YouTube'a robię tak. Zarówno montaż, jak i samo nagrywanie. Natomiast gdzieś tam jest pozostała ilość czasu i powiem Wam szczerze, że przez to, że właśnie no mamy tą sytuację, znajomi też nie bardzo chcą się spotykać. Ostatnio teraz też mówią o kolejnych zarażonych. Nie wiem, co się, kochani, dzieje z ludźmi, nie wiem, co się dzieje ze mną, czy to po prostu tak jakoś teraz wynika, że nie wiem, że to wszystko jest takie niewiadome, nie mam pojęcia. No ale dobrze, co ja tam Wam będę gadała i będę Wam narzekała, że mi jest źle i jakoś taka jestem nie do życia. Nie wiem, z czego to wynika, po prostu może mam taki, wiecie, moment, może rzeczywiście to, że potrzebuję takiego, może nowych wyzwań. Nie mam pojęcia, ale tym się nie chcę zajmować. Lepiej, żebyśmy się zajęli rzeczami, które są znacznie milsze. Moi drodzy, ponawiam do Was pytanie, bo w związku z tym, że troszeczkę tych nowości u mnie jest kolorowych, więc jeżeli naprawdę chcecie, żebym nagrała taki filmik, taką porównywarkę, albo po prostu, żebym Wam zrobiła aktualizację mojej kolorówki, to proszę dawajcie mi znak w komentarzu, ja wiecie, że ja wszystkie komentarze czytam. I powiem Wam, że... osoby, które niedawno dołączyły do mnie na Instagramie, są zaskoczone, że mam tak małą liczbę obserwujących i są pod wrażeniem treści, jakie tam rzucam, zdjęć, ogólnie, że jest im bardzo miło na tym moim kolejnym social mediowym, social mediowej platformie, tak to mogę nazwać, bo przecież Instagram też jest platformą internetową, na której twórcy tworzą różnego rodzaju treści. W każdym razie, moi drodzy, ja zawsze Was zachęcałam do tego, żebyście tam wpadali. Ja wiem, że być może nie każdy ma Instagrama, ja wiem, że też nie każdy tam zagląda. Ja wiem, że też że są osoby, które piszą komentarz pod filmem, na przykład takiej treści, fajny filmik, zapraszam do mnie, zostawiam suba. No i ten sub sobie siedzi, leży, jest po prostu 2 dni i po 2 dniach, gdy ja na przykład nie zaglądam na taki kanał, to subskrypcja jest odhaczana. Więc dla mnie to jest, wiecie, to jest dla mnie takie śmieszne. I dlatego ja nie odpowiadam na tego typu komentarze, więc jeżeli ktoś taki komentarz zostawia, to może ja go czasem usuwam, czasem nie, no bo tak naprawdę on nic nie wnosi na mój kanał, tym bardziej mnie nic nie robi, ale powiem Wam szczerze, że tak naprawdę
ja się nigdzie nie promuję, w sensie takim, ja nie zostawiam pod różnego rodzaju kanałami tego typu komentarze. Ja pracuję, robię swoje. Jest Was już troszeczkę u mnie na tym kanale i wiecie, że tak naprawdę ja buduję ten content stopniowo. I ja też mam tego świadomość, bo Wy też nieraz, bo już kiedyś też poruszałam ten temat. Wy też się dziwicie, że przy takim kontencie, że mam taką małą liczbę subskrypcji, że mam taką małą liczbę wyświetleń. Słuchajcie, no tak naprawdę to każdy decyduje o tym, kogo chce oglądać. Każdy ma prawo do tego, żeby komentować pod danym filmem. Czy też nie, każdy ma prawo obserwować, lajkować kogo chce. Ja zawsze starałam się pisać treści, które po prostu będą coś wnosiły w życie innych ludzi. I wielokrotnie Wam też mówiłam, że są osoby, którym się to po prostu nie podoba. Ale ja nikogo tutaj naprawdę na siłę nie trzymam. Ja staram się Wam po prostu pokazywać to, jaką jestem osobą. Ja nie ukrywałam, że ja lubię sobie pogadać, że ja lubię jak gdyby pewnego rodzaju rozkminy, że ja lubię po prostu poruszać rzeczy ważne, kwestie sporne dla niektórych. Dla niektórych to są kwestie drażniące, drażliwe. Ale po prostu ja taka jestem. Jeżeli coś mi leży na sercu, jeżeli coś chcę powiedzieć, o czymś chcę powiedzieć, to po prostu będę to robiła. I jeżeli są osoby, które są ze mną od samego początku, wiedzą, że ja taka byłam. I Wy też nieraz mi piszecie, że dziękujecie mi za to, że gdzieś tam odnaleźliście mnie na tym YouTube, że zmieniłam w jakiś tam sposób Wasze życie i jestem z tego ogromnie, naprawdę ogromnie dumna i zadowolona, że Wasze życie nabrało powiedzmy innych barw, innego tempa i to jest przepiękne. Natomiast ja nikogo nie mogę zmusić do tego, żeby ktoś komentował, żeby ktoś zostawiał subskrypcję, chociaż ja Was zawsze proszę. I też nieraz się tak zdarza, że w indywidualnych takich rozmowach, gdzie Wy na przykład piszecie, że takie dobro wysyłam do ludzi, do świata, a tak mało jest odzewu na to wszystko, ja Wam nieraz piszę, że jeżeli chcecie mi pomóc, to po prostu pomagajcie, szerzcie mój kanał wśród znajomych, polecajcie mnie. Niech też każdy zostawia subskrypcję, komentarz, żeby tak naprawdę te treści, które ja dla Was tworzę, żeby były bardziej, wyżej promowane. Ale to tylko i wyłącznie, kochani, zależy od Was. Co Wy z tą treścią zrobicie? Co Wy z tą moją prośbą zrobicie? Ja nie mogę od Was niczego wymagać. I tak jak zawsze Wam mówiłam, bo zaczęłam mówić o tym, że są osoby tutaj, które są ze mną od początku i wiedzą, jaka byłam, jakie treści przekazywałam. I powiem Wam, że ja się nie zmieniłam. Ja po prostu jestem taka sama. Czasem mogę Wam się wydawać, że jestem taka bardziej oschła, bardziej taka niedostępna. Ale wiecie co, po prostu ja jestem sobą i z czasem dojrzewam i pod tym względem ja będę się zmieniała. Nie będę zmieniała swoich poglądów, zasad, swojego kręgosłupa moralnego, jaki mnie utworzył. Są pewne kwestie, w których no, nie dam się przekonać i tyle. I po prostu takie jest moje zdanie, takie są moje poglądy. Natomiast no, ja będę dojrzewała. Ja, tak jak Wy, zmieniacie się, zmieniacie swoje życia pod wpływem moich filmów, czy też pod wpływem tego, co mówię, jak mówię i jakby wdrażacie to wszystko w swoje życie i Wy też się zmieniacie, bo też dojrzewacie. Tak samo ja będę dojrzewała, dlatego też myślę, że jeżeli ktoś mi pisze, że czegoś nie lubi we mnie, albo na przykład jeżeli się tak zdarzy, bo jeszcze tak nikt nie napisał, ale jeżeli się tak zdarzy, ktoś powie, zmieniłaś się, kiedyś byłaś inna, to powiem, tak, zmieniłam się, bo dojrzałam do pewnych kwestii.
ale cały czas jestem tą samą osobą, jestem dokładnie tą samą Angeliką, którą poznaliście we wcześniejszych filmach i jestem tą samą osobą, która dla Was tworzy. Ja jestem ta sama. I tu jeszcze mogę Wam powiedzieć, że tak naprawdę uwielbiam to, co robię. Ale Wy o tym wiecie, bo Wam też za każdym razem o tym mówię i będę to powtarzała tak długo, aż w końcu większość z Was uwierzy, że zresztą chyba czujecie w tych moich przekazach, chociażby w tych moich pogadankach. One czasem są takie dłuższe, czasem są krótsze, ale myślę, że każdy coś dla siebie fajnego może z nich wyciągnąć. I dzisiaj oprócz takiego mojego narzekania na ogólny stan, ogólną pogodę i to, że gdzieś tam coś się znów ze mną dzieje, że po prostu brakuje mi może energii, brakuje mi troszeczkę takiej, wiecie, takiego celu w życiu. Ja wiem, że to jest oczywiście chwilowe, bo ja te spadki formy to mam zazwyczaj jak jestem w niedyspozycji. I tak też jest teraz. Natomiast pogoda też absolutnie nie wpływa, więc ja myślałam rano, że ten dzień będzie znacznie łatwy, bo z Wami się też witałam, ale powiem Wam, że jakoś tak, nie wiem, rozstraja mnie taka pogoda, oczywiście świeczki pozapalałam, stwierdziłam, że drugą kawę koniecznie muszę zrobić, bo ja bez niej umrę, po prostu umrę. To będzie już końcówka tego vloga, zakończymy sobie ten dzień taką rozkminą moją nad życiem, nad YouTube'em, nad osobowością, nade mną. Przedtem oczywiście jeszcze pokażę Wam pizzę, które udało mi się zrobić. Ja mówię, będę kończyła tego vloga. Oczywiście, jak zawsze. Jak zawsze, kochani, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną, że mogłam Was gościć u siebie, że znów przeżyliśmy kolejne kilka miłych chwil spędzonych razem, wspólnie. I będę powtarzała to samo pewnie w każdym vlogu. Zostawcie subskrypcję. Was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę da bardzo dużo satysfakcji. Poza tym, dobre treści warto szerzyć, więc jeżeli stwierdzasz, że coś ważnego wydarzyło się w tym filmie albo coś, co w jakiś sposób na Ciebie wpłynęło tak pozytywnie, albo że się czegoś nauczyłeś, nauczyłaś i warto to pokazać innym, to zostaw super. Zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, mnie będzie bardzo miło. A tymczasem, kochani, będę się z Wami żegnała i w podzięce chciałam powiedzieć, że wszystkich Was bardzo mocno przytulam. Przepraszam Was, że czasem tam gdzieś Wam narzekam, ale przecież wiecie, że jestem normalna, jestem naturalna i nie udaje, jeżeli coś mi się też nie udaje w życiu i jeżeli mam też gorszy dzień, to też chcę Wam o tym mówić. Chcę, żeby tak naprawdę ta platforma była dla nas wszystkich taką normalną, taką, taką naszą. Ja nie idealizuję świata, nie idealizuję życia. Pokazuję życie takie, jakim jest. Jestem naturalna, jestem normalna. I ja wiem, że normalność dzisiaj nie jest w cenie, co jest bardzo przykre i smutne. Jednej chyba z Was też, Moniczko, chyba Tobie napisałam, bo też wpadłeś do mnie na Instagrama jakiś czas temu. Tak sobie właśnie teraz przypomniałam, też pisałyśmy właśnie o normalności. Też się dziwiłaś, że mam tak bardzo mało obserwujących i lajkujących moje posty, a są takie wartościowe, więc tak, kochani, tak, kochana. Normalność jest dzisiaj uznawana za coś głupiego, za coś mało fajnego, za coś mało popularnego, a szkoda. Szkoda, bo tak naprawdę naturalność, normalność jest rzeczą prawdziwą, bo one płyną z serca, o ile oczywiście nikomu nie szkodzą. Dobrze, kochani, bo ja bym gadała i gadała i znów jakieś będą hejty, że ktoś nie lubi tego mojego gadania. Ale przecież mam ochotę prowadzić ten kanał tak jak chcę, mam ochotę do Was pomówić, dlaczego mam się ograniczać. Także skarby moje, piszcie w komentarzu, jakie są Wasze odczucia, jakie są Wasze nastroje,
czy pogoda za oknem też na Was wpływa. No i przede wszystkim, jak tam u Was, w Waszym życiu, jak sobie żyjecie, planujecie gdzieś jakieś wakacje jeszcze, czy raczej w tym roku, tak jak ja, mówicie nie, bo w tym roku ja na pewno nigdzie nie wyjadę. Aha, i telefon mi dzwoni. Przepraszam. W każdym razie czeka mnie w przyszłym roku, w sierpniu bodajże, remont łazienki, więc gdzieś tam zbieram fundusze już na poczet tej łazienki. Chcę wymienić stół w salonie, więc też tak sobie pomyślałam, że z wszystkich rzeczy, które będę sprzedawała, to po prostu będę sobie zbierała na osobną kupeczkę i tam z tych pieniędzy kupię właśnie nowy stół, nowe krzesła. I tak się to życie kręci, powolutku, powolutku, ale mam nadzieję do przodu. I powiem Wam szczerze, czekam na piękne, słoneczne dni, czekam na to, aż to wszystko gdzieś tam w życiu u nas się unormuje, że to wszystko gdzieś to wyrówna się i wszyscy będziemy mogli stanąć na nogi. Wiem, że niektórzy z Was, bo dwie osoby do mnie napisały, że to jest bardzo trudny dla Was okres, bo straciłyście pracę, bo to były panie. Straciłyście pracę, jest mi ogromnie przykro, ale powiem Wam, że może to jest właśnie ten moment na to, żebyście znalazły nową drogę, żebyście może siebie na nowo odkryły. Ja wiem, że to tak górnolotnie brzmi, bo za coś trzeba żyć, za coś trzeba płacić rachunki, ale cóż powiedzieć w tej kwestii? Ja już Wam odpisałam na maile, więc wiecie, jakie jest moje zdanie na ten temat i co ja uważam i no, miałyśmy wymianę bardzo sympatyczną w tych mailach. Ale powiem Wam, że jak teraz też oglądam, patrzę na te wszystkie rzeczy, które się dzieją obecnie na świecie i u nas w Polsce, jak wiele też ludzi traci pracę, to jestem tym przerażona, wiecie? Jestem naprawdę tym przerażona i czasem mogę narzekać na tą moją pracę zdalną, ale powiem Wam, że cieszę się, że ją mam. Cieszę się, że ją mam. I naprawdę nie możemy narzekać na to, jeżeli mamy własny kąt, jakąś tam pracę, jakąś tam grupę znajomych albo rodzinę, bo moglibyśmy naprawdę być w bardzo, bardzo złej sytuacji życiowej. Ale zakończyłam. Matko, przepraszam Was, kochani. Dziękuję Wam pięknie jeszcze raz i teraz już na pewno kończę. Mam nadzieję. Do następnego. Ciao!